Stworzyliśmy sobie sytuację, po jednej z których zdobyliśmy gola i należało to potwierdzić w tym momencie golem drugim. Tak z reguły kończą się takie spotkania, a na jakiś, nie wiem, dziwny przypadek, prowadząc 1-0, dostaje się bramkę z kontrataku, a z reguły wydawało mi się, że to powinno być inaczej, tak? Czyli zespół, który prowadzi, kontroluje tą grę i w jakiś sposób, w taki sposób przedostaje się kolejnymi akcjami pod bramkę przeciwnika. No niestety, nie utrzymaliśmy tego wyniku. W konsekwencji zespół z Olsztyna postawił też wszystko na jedną szalę. Ja również, wprowadzając Pawła Griszoka na sam koniec, chcieliśmy poszukać jeszcze jednej sytuacji, bo wiadomo, że jest niedosyt. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego remisu. Myślę, że z przekroju całego spotkania to mieliśmy więcej sytuacji i powinniśmy to spotkanie wygrać. No niestety, te dobre sytuacje niestety zabrakło znowu skuteczności w dzisiejszym spotkaniu. No ale chwała chłopakom, że właśnie w tak trudnej sytuacji, kiedy przegrywali 0-1, udało się doprowadzić do remisu i jeszcze były szanse na to, żeby przechylić szale na naszą korzyść. Niestety, no nie udało się, no jesteśmy w trudnej sytuacji, ale to nie jest sytuacja taka, że nie mamy szans na to, żeby się uratować. Ja uważam, że dobrze przepracowana zima może spowodować, że zespół jest w stanie zdobyć 23 punkty czy 24, to myślę, że taka ilość spowoduje, że po prostu możemy grać w przyszłym sezonie w tej lidze. Przy 1-0 mieliśmy doskonałe sytuacje, żeby podwyższyć na 0, na 2-0 i wtedy mielibyśmy spokój, a to, co nam się nie udało, po prostu przeciwnik w końcówce wykorzystał praktycznie jedną taką dogodną sytuację, jeszcze nieporozumienie w naszych szeregach, co spowodowało to, że straciliśmy punkty. Czujemy niedosyt, graliśmy na własnym boisku, liczyliśmy tutaj na 3 punkty, mimo że Olimpia jest, Grudziądz, tutaj troszeczkę wyżej w tabeli od nas, ale tak jak mówiłem wcześniej, liczyliśmy na 3 punkty, ale trzeba szanować wynik taki, jaki się ma i myślę, że w pełni przyjmujemy ten remis.